Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak zapobiegać występowaniu chorób pomidorów w takiej domowej uprawie, jak tutaj mamy, tak jak u mnie. Na razie odpukać. Mamy grubo po połowie czerwca, a nie ma żadnych oznak chorobowych. No i trzeba się z tego cieszyć. Niemniej jednak cały czas trzeba obserwować to, co się dzieje z naszymi roślinami. I w tym filmie chcę Wam powiedzieć kilka takich moich porad odnośnie uprawy pomidorów, żeby nie mieć problemów z chorobami. A więc pierwszy punkt to wietrzenie tunelu. I wietrzenie pomaga w dwojaki sposób. Po pierwsze, w chwili, gdy mamy dużą wilgotność, wietrzenie pozwala wydostać się tej wilgoci z naszego tunelu czy też szklarni na zewnątrz, przez co na liściach i owocach pomidorów, na łodygach nie zbiera się para wodna, nie zbiera się również na dachu czy na bokach i ta wilgoć w naszym tunelu jest obniżona. Nie będę wspominał o tym, że drzwi od tunelu cały czas muszą być otwarte, okna tego samego. Jeśli macie tunele, które mają drzwi z przodu i z tyłu, no to miejcie je cały czas otwarte. Nawet w wielkie wichury, to na pewno pomoże w utrzymaniu odpowiednio niskiej wilgotności, żeby nie narażać naszych pomidorów na choroby. Wietrzenie pomaga również w utrzymaniu optymalnej temperatury podczas wysokich temperatur. Wiadomo, jeżeli w tunelu mamy temperaturę powyżej 30 stopni, pomidory zaczynają dość mocno to odczuwać. Jest trudniejsze zapylanie, ale wysoka temperatura sprzyja również powstaniu groźnych chorób, które mogą bardzo szybko zaatakować nasze pomidory i zniszczyć nasze uprawy. Dlatego wietrzenie, tak jak Wam wspominałem, ma takie dwojakie właśnie działanie. Jedno to jest właśnie wyprowadzenie wilgoci, a druga to jest utrzymanie odpowiedniej temperatury w tunelu. Następne, tak jak tu możecie zaobserwować, to jest usuwanie pomału liści od spodu pomidorów, ale nie tylko od spodu, również w wyższych partii, jeśli nie całych, no to po części. I gdy mamy uprawę pomidorów na jeden pęd, tak jak tutaj ja mam w większości, nie ma problemu. Niemniej jednak, tak jak tutaj ja prowadzę tak eksperymentalnie uprawę na trzy pędy, to spójrzcie, ten jeden pęd jest dość mocno wybiegnięty. Ten pomidor też jest wyższy od reszty. To widać. Ten, który ma najciaśniej, jest najwyższy. I tak po kolei to idzie aż do samego wejścia. Tak więc, przepraszam, jakaś mucha tu na mnie siadła, nie mogłem się jej odczepić. Tak więc takie przyrzedzanie też jest bardzo ważnym elementem uprawy pomidorów. Film o tym, jak usuwać liście pomidorów, jak przyrzedzać tak zagęszczone, nagram w najbliższym czasie. Tu Wam tylko powiem, że do takiego przyrzedzenia również należy zaliczyć usuwanie wilków. Usuwanie wilków z pomidorów. Jest to bardzo niebezpieczne, jeżeli mamy w naszym tunelu zbyt wielkie zagęszczenie odnośnie wilkami również. Tak więc to też trzeba tego pilnować cały czas i cały czas je usuwać, kontrolować, czy nie mamy jakichś nowych. Tak jak spójrzcie, tutaj był wilk usunięty, a wyrasta już drugi. Ten gatunek pomidora po prostu tak ma, że
wilki próbuję wypuścić drugi raz, nawet z oberwanego kącika. Tak więc spójrzcie, tutaj się też ładnie pomidory zapylają. Tak więc widać, że temperatura w tunelu jest optymalna. Wilgotność też jest dobra, bo by się piłek nie uwolnił. Kolejną rzeczą, na którą musicie zwrócić uwagę, to to, co ja Wam polecam wykonać w celu zapobiegnięciu wystąpienia chorób grzybowych na pomidorach, to oprysk drożdżami. I wiem, że wiele osób będzie teraz pisać komentarze pewnie, że to głupoty, zabobony, banialuki, ale ja Wam powiem, że od kiedy stosuję profilaktyczny oprysk drożdżami, to nie mam problemów, nie mam aż tak dużego problemu z chorobami grzybowymi. Jest, powiem Wam, że jest to rzeczywiście prawda, ponieważ tych chorób mam teraz o wiele mniej. Nie występuje u mnie tak często zaraza ziemniaczana, czy też alternarioza. Sucha zgnilizna też rzadziej występuje. I jak wykonać taki oprysk, to już w jednym filmie opowiadałem. Tak więc zapraszam do obejrzenia tamtego odcinka. I poza tym, że wykonuję oprysk, to również podlewam moje pomidory takim oto rozrobionymi drożdżami. Te pożyteczne grzyby po prostu z drożdży będą bronić swojego tak zwanego terytorium i one nie pozwolą rozwinąć się złym grzybom na naszych pomidorach. Tu Wam od razu pokażę, spójrzcie. Tu mi się ułamał przewodnik główny od pomidora. Tu mamy grono i on powinien być tutaj. Tu mi wypuścił wilk i z tego wilka wyprowadzę sobie nowy przewodnik główny, którym będę prowadził pomidorka do góry. No bo ponieważ gdybym tego tutaj nie miał, to bym go ogłowił na takiej wysokości, bym miał na tym pomidorze 3 grona tylko. Tak więc jest to też lekcja dla Was, że ostatniego wilka przed gronem nie należy tak zbyt pochopnie usuwać z pomidorów. Kolejną rzeczą dość oczywistą jest nie polewanie pomidorów podczas podlewania po liściach. Jest to błahy problem, ale przez wielu jest po prostu o tym zapominane. Podlewają pomidory po liściach, a wtedy po prostu mają problemy, że na ich liściach występują choroby grzybowe. Tak więc nie należy polewać, żeby liście pomidorów były jak najbardziej suche. Tu w tym miejscu od razu Wam pokażę. Spójrzcie. Mój wilk, z którego zrobię sobie sadzoneczkę. Spójrzcie, tu już dostaje takie. No. Tu już dostaje takie wypustki. Widać takie włoski. Z tego będą po prostu korzenie. Pomimo, że on jest taki trochę teraz ochlapły, podwiędły, nic mu się nie stanie. Tu spójrzcie, jakie ładne malinowe pomidorki się pozawiązywały już. Grono jest bardzo duże. No i nie chcąc się chwalić, że się bardzo dobrze zawiązuje. Z tej strony są wszystkie zawiązane. Tutaj też, tu zostały jeszcze 3 i tam 1. Tak więc będziemy mieli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 pomidorków na gronie. Tak więc dla mnie wynik jak najbardziej zadowalający. Kolejnym bardzo ważną rzeczą jest płodozmian. O płodozmianie też już kiedyś mówiłem. Wspomnę tylko, że ja nie sadzę pomidorów w tunelu rok po sobie. Jak mam w jakimś tunelu
w jakimś tunelu pomidory, to po prostu albo przenoszę tunel na inne miejsce, albo po prostu stosuję pół do zmian w tunelu. Pół do zmian, no to wiadomo, że jednego roku sadzimy pomidory, drugiego inne warzywo, trzeciego inne warzywo, dopiero na czwarty rok, na piąty pomidory mam sadzone w tym samym miejscu, żeby nie pozostawić w glebie jakichś patogenów. Jeśli by pomidory były chore na jakąś chorobę, to wtedy mogę sobie to przez ten czas, one nie utrzymają się tak długo w glebie i nie będą mi zakażały następnych pomidorów. No i na sam koniec, choć to akurat nie zależy za bardzo od nas, to niesadzenie pomidorów w pobliżu uprawy ziemniaków. Wiadomo, jeśli my mamy uprawę pomidorów w naszym tunelu, to sami sobie nie wsadzimy obok ziemniaków. Niemniej jednak, jeśli mamy sąsiada, który jest pasjonatem i obsadzi sobie ziemniakami nie wiadomo jaką dużą powierzchnię, tak więc koło takiego miejsca najlepiej nie uprawiać pomidorów, ponieważ ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaczanej no jest bardzo duże. Tak więc mam nadzieję, że moje porady będą dla Was potrzebne. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, skomentujcie i do następnego filmu. Na razie, cześć.